I witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej grze. Witam was, Żuber. Tak. I Kamos, witamy, witamy nasz akurat Prote. Gdzieś rozegra finał, czy na finałowy to zobaczymy, ale gdzieś rozegra mecz, czwarty mecz pomiędzy Rufem a Starem. Po poprzednim meczu na Metanopolis bardzo ładnie sobie poradził Star. Daj Star z po prostu ekonomią Zerga. Miał 5 baz aż Zerkrów. Dronował mocno, no to sądzę, że właśnie tutaj ten przedronował w jednym momencie. No w bardzo ładnym pushem po prostu skasował dwie bazy Zerka, zniszczył większość dron, zniszczył całą armię, pozbawił wydobycia Rufa i praktycznie potem odbudował sobie armię. No a Zerk musiał w tym czasie zaekspić i po prostu miał taki mały problem, że już nie miał wystarczająco armii. Szczególnie, że bardzo ładnym dropem zniszczył spawnik pula, który po prostu był niezauważony przez chyba 5 minut. Tak, no i w ostatniej grze nie zagrał w ogóle Roach czy Zerg, tak, widzieliśmy w pierwszych dwóch grach, więc to też troszkę zmieniło postać rzeczy, szczególnie, że Heliony w pierwszych, jakby leciały 4 Heliony w linii wydobycia, tam zabiły chyba 5 dron bodajże, też wykosiły sporo lingów, które próbowały je wypędzić, te Heliony, no i też się odbiło troszkę na ekonomii Zerga, dał Terranowi trochę pola do manewru, szczególnie, że zrobił później switcha w bio, czyli Mariny z Medivacami. Tak, i bardzo Terranowi opłaciło. Bardzo ciekawy tam zagrał, właśnie tak jak chciałem, Ruf zagrał po prostu w late game ultraliski zamiast Broodlordów, rzadko to jest spotykane ostatnio. Bardzo podoba mi się ta decyzja. O, i teraz już wie, gdzie jest Zerg, gdzie się znajduje Zerg. Dokładnie wie, gdzie. No teraz na tej mapie akurat wynosi 2.30, na Metanopolis wychodzi 1,5 minuty, tutaj 2.30, jeśli chodzi o scouting Overlordem. Bardzo ładny też supply, blokada, drony. Tak, ta drona próbuje harasować troszkę i oj, będziemy się uciekać tym SF-em, nie wiem jak teraz nie musi... Nie będzie musiał, teraz dopiero ucieknie, bez problemu. No, bez gazu gra, to jest ciekawe. Czyżby fast ekspansja, zaraz zobaczymy. Tak mi się wydaje, że to będzie właśnie szybka ekspansja na tej mapie, nie jest wcale złe zagranie. Trzeba tylko uważać, żeby po prostu mieć jakoś zabezpieczoną tą ekspansję, żeby to nie wyleciały nam lingi i roacze, czy lingi banelingi. Tak. Widzi dokładnie teraz timing na spawnik pulu, wie, że jest później niż hatchery, ale nie jest tak późno jak ostatnio. Ładnie ten Marin skautuje naokoło. Widzi też ekstraktor, więc wie, że te linki będą miały speeda dosyć szybko. No jest ekspansja, rzeczywiście szybka ekspansja poszła na Lowgrandzie. Czy tak jak bezpiecznie powiedziałbym, no wystarczyłoby 6-7 linków chwilowo i bardzo to wtedy spaść po prostu i zrobić. Tak, szczególnie, że nie zarabia kolejnych marinów, brakuje mi chociażby bunkra, tak. Żeby te... Podwójne rafinerie teraz, żeby nadrobić po prostu brak tego gazu na początku. No później to faktorkę na pewno, później też upgrade'y. No ale potem będzie na pewno dużo gazu, będzie mógł praktycznie wszystko naraz zrobić. Tak, i Zerg gdyby zauważył, po prostu widział, że Terran buduje tam ekspansję na dole, tak, to mógłby właśnie się pokusić tych spor, tych lingów. Ale jest zrobiony bunkier, są dwa mariny, więc tak. Myślę, że od tego momentu Terran będzie już w miarę bezpieczny, przynajmniej przez chwilę. Do momentu, kiedy zargnięcie miał banningów albo roachy. Ale tylko dwa mariny versus jeden link, no na pewno zobaczy, że są tylko dwa mariny, zobaczy, że ten bunkier pomyśl sobie, coś się święci. Nie podoba mi się to zbytnio. I teraz się pewnie, zobaczymy, czy straci, no niestety stracił tego linga. No ale zobaczy chyba wszystko, widział też ekspansję. Tak, patrzę na jego wizję, więc gra sporo w ciemno, ale... Znaczy nie tak ciemno do końca, za jakieś 2 minuty się dowie wszystkiego, Overlord już z tyłu się krząta. No jest też faktory. No już zaczęta tam much jeść, tak, jest już faktorka. Jest też reaktor, znowu będą to Heliony. Trochę późniejsze ze względu na ekspansję. No ale i też nie ma zbytnio za dużo lingów, więc no to i nie ma w ogóle spań królera, nie ma dodatkowych królowych, może to być skuteczne jak najbardziej. Tak, ale spodziewałbym się, przynajmniej chciałbym, żeby Daystar zagrał tylko dwa Heliony i momentalnie zrobił switcha w co innego. Nie chciałbym, żeby zrobił więcej tych Helionów, ponieważ na tej rampie no ciężko będzie wjechać, szczególnie, że Zerg niedługo tam na pewno postawi spań królera. Jest ciężko wjechać. Jest Zoro Juren, to jeszcze lepiej. Jest Benignas. Podwójny tech, opóźnia to troszkę Leira. Ale zauważ, że Zerg gra tak samo w grze numer 1 i 2, kiedy Roach Warren jest w połowie, stawia Banning Nesta i to wychodzi bardzo fajnie, że kiedy Roachy są już przeciwnika z Erlingami, tak, ale... to wtedy skończy Banning Nest. Tak, ale znowu jedzie na dwóch gazach tylko, to tak dziwnie ułożonych, jeden gaz, jeden tu, jeden tam. No teraz aktualnie to na Terrana bardziej bardzo mocne, ma tylko 4 mariny plus 5 biegające do koła bazy. I dwa Heliony. No teraz Link bardzo ładnie się wminął z Helionami. Będzie w stanie sobie tam wbiec zobaczyć. Ale zauważył to jest Szteran, więc powinien zawrócić tymi Helionami. Zawraca właśnie
Bardzo dobrze, ale czemu supply'a obniża? Aha, żeby te heliony wyleciały z powrotem. Tak, żeby się nie klinowały. Ale no, powinien poczekać, dwa heliony to za mało. No teraz są Bane'y w drodze, to... Są cztery heliony już na szczęście, ale... Tak, nie... to osłabia liczbę lingów, więc powoduje, że heliony są dużo mocniejsze. No ale jak się wykleją Bane'y, to będzie trochę trudniej. Tak, szczególnie, No, że jeden Bane'y... nie dorabia przez chwilę bio, ale są już te Bane'y, tylko że... Oj, mogą Oj, być... oj, dwa Oj, helony, ładne! bardzo ładny wbój. Tak. No ale to jest za Ale mało, to stracił jest za wszystkie mało. Bane'y Stracił teraz jednego już. heliona. No ale bardzo ładne wybuchnięcie. Prawie stracił trzy heliony. No, było blisko, ale na szczęście w porę wycofał. Musi zamknąć go szybko, Ale tego supply'a i postawić... Roach'e, są już 8 roach'ów w drodze jest i jest sama masa lingów. Zaraz tutaj zacznie się atak poważny. Ten supply nie jest za dobrze ustawiony. Jest tutaj szpara między tymi budynkami. Kolejny barak w budowie. I nie stawia tego supply'a do góry, nie po to się teraz podnosi. Na szczęście dobrze podniesiony supply. Więc po prostu się przebiją przez Bending Basem, przebiją się po prostu przez te budynki. Na Muszę to szczęście uważać. jest dalej trzeci bunkier postawiony. Mam nadzieję, że tak, dokończy ten Znowu bunkier. Tutaj Ruf trochę olinuje. Nie robi w ogóle żadnych dron, nie robi trzeciej bazy. Zamierza wszystko skończyć w tym momencie. Bane'y spadają. Trochę nie za duży strzeż. Wszystkie No, ale trzy to bunkry wybuchu. Piękny split banelingami. I Teran jest w ogromnych kłopotach. Masz same teraz roachy znowu. To jest cały problem, właśnie zagranie klinami. Masz problem z roachami wczesnymi. Tak. Po prostu przeciwnik spodziewał się, że standardem jest teraz granie... Ale już jest Maruder w drodze, więc Maruder chce poradzić z paroma roachami. Musi targetować tego Marudera, nie heliony. Wyciągnie wszystkie, boję się, tak? No, są heliony, które usmażą te lingi, no ale CV tutaj stoją w obronie. Może być mały problem tutaj. No, ale już teraz wyciągnięte praktycznie wszystkie lingi. Wycofuje się. Są lingi kolejne tak w drodze. Pewnie Zerk łączy się na nie parę skończył. Bane'ów, ale po prostu się decyduje na takie wejście po prostu czołowe. Ja zobaczę, jak to Oj! wszystko wygląda. Teraz będzie problem. Bardzo ładny timing znalazł Ruch, żeby spaść do bazy. No, dziwię się, czemu się wycofał. Mógł pokusić już licznie tego. Teraz do Teranowi czas chwilowy na odbudowanie się. Musi pilnować po prostu tych tutaj całych wszystkich jednostek. Musi naprawić te heliony. Są bardzo teraz kluczowe dla niego. Nie ma odpowiedniego już roachu w ogóle na mapie, ale są same lingi i... Oj, ale Benigi był jeszcze w naturalu i wybuchło tam sporo, mnóstwo SFV-ów. Tak, bardzo ładnie ukryty Benigi. Jest już 16 SFV-ów, które stracił Teran. Myślę, że gdzieś z góry ustawił te Benigi w naturalu, tam się zmorfowały dwa i... Poczekało chwilę. Tak. Bardzo ładnie to zrobił. Dopiero teraz trzecia baza. No, nie podoba mi się, że trzecia baza w 10 minucie tak późno, że nie potrafi, ma tak. Mógł wcześniej sobie pozwolić na to. Teran bardzo szybko zaekspił. Nie ma za dużo wojska. Te parę roachów spokojnie wystarczyło do obrony przed klinami. No, a w ten sposób stracił też dużo armii. Stracił dużo larw. Nie ma tyle dron, co by chciał. Leci Spire. No, ma już 50 no, dron do 35 SFV. To nie jest taki no, zły wynik. No, nie jest aż taki zły wynik. Oczywiście Teran stracił bardzo dużo w tym ataku, dlatego to mu się udało. Ale gdyby te bunkry były minimalnie o heks przesunięte w lewo, w prawo, by przeżyły, przynajmniej jeden by przeżył, to by na pewno dużo osłabiło ten atak i nie byłoby z takich dużych strat u Terana. Ale i tak dobrze, że te bunkry były trzy, nie dwa, tylko bunkry, po prostu te tak postawy Nink wybuchłyby na armii terańskiej, a tak to trochę jednak więcej znaczy... musiał poświęcić na te jednostki, na te bunkry. Tak, teraz traci heliony, oj, stracił oj, dwa ale heliony. Mnóstwo Benningów wybuchło. I tak nie wygląda tak wcale źle dla Terana. Są na szczęście dwie królowe u Zerga z Beningiem. Tak, teraz Teran powinien uważać. A, usmaży chyba tego. A jednak, o, ten. Usmażył, tak. Ale zginął. Musi uważać, jest na creepie. Te linki otoczą zaraz te heliony. Powinien do tyłu, dokładnie, bardzo ładnie teraz zrobił. I pięknie, obrócił się pięknie. Wymikrował te tak wszystkie linki, ale Spire już się kończy. I za chwilę wyskoczy 9 mutalisków dla Zerga. A co do tych bunkrów, to sądzę, że ten trzeci bunkier oczywiście był pomocny, ale sądzę, że bardziej pomocne było po prostu rozproszenie tych marinów, że mniej bunkier jeden, bardziej rozproszone mariny, to na pewno bunkier wtedy nie padł splash damage'u, tylko dwa bunkry padły, a mariny rozproszone by nie dostały tego splash damage'u, nie padły, bo od razu drołczy. Tak, i też trzeba zauważyć, że Dicer ma bardzo piękny timing na tych, na turetach. Wie, że teraz jest moment, w którym trzeba zacząć się bać mutalisków i trzy turety już są w drodze. Dwa wbudowane, trzeci ale wbudowany. Brakuje w naturalu. Tak, brakuje osłony tego Engie Bay'a. Ten Engie Bay jest bardzo, bardzo wrażliwy na ataki z mutalisków. Plus mutalisk może wpaść, nawet sądzę, że bardzo szybko by wyleciał, był poza zasięgiem marinów. Szczególnie, że marinów, no teraz dopiero marini się pojawili. Wcześniej sobie stali w mainie. No lecą wszystkie pierwsze ultrale, no napchnąć na wieżyczki, będzie z tym problem. Powinien teraz, według mnie, Ruf zająć się czwartą bazą. Oczywiście zhalasować lekko tutaj Mineral Line czy coś, zobaczyć, co tu się dzieje.
nie ryzykować zbytnio, trzymać terena na dwóch bazach, nie pozwolić mu zaexpić, samemu zaexpić do czwartej bazy i praktycznie by miał wygraną grę. Ostatnio jest właśnie taka moda u teranów, u teran, żeby nie stawiać raczej turetów w naturalu, czyli turety w mainie, a w naturalu są po prostu mariny i w ten sposób się teranie zaczęły teraz bronią. Jednak właśnie na szczęście stawia koło tego Engineering Bay'a jednego tureta, więc dwa nawet turety, więc będzie w miarę bezpieczny, szczególnie, że szykuje ekspansję, która ma wylądować na dole, więc będzie musiał niedługo wyjść tą armią. No i wychodzi w momencie, kiedy tam zawrócą Utaliski, tam się... Ciekawa rzecz. Ciekawa upgrade dla Zerga, warto o tym wspomnieć. Jest upgrade dla Overlordów. Tak późno. Ciekawe się zdecydowanie dropy zaraz. Tak, jest też speed do bindingów i mnóstwo bindingów, które wyskoczyły w tym momencie. Jest 34 lingi, więc na chwilę zatrzymy pewnie rundkę bindingów. I oj, jest... musi uważać. Stracił heliony, jednego heliona straci prawie zaraz, drugiego zaraz straci. No, straci dwa heliony praktycznie dla jednego linga, nie jest to opłacalne. Te heliony były teraz... z nim od samego początku. Tak, heliony są bardzo cenne przeciwko Bane'om. Nawet jeśli nie atakują, to po prostu bardzo ładnie damage tankują. Teraz sama sobie Bane'ów w drodze. Oczywiście Mariner robi bardzo duży DPS, no ale Bane po prostu bardzo szybko masakrują. No i bardzo późne siege tanki, teraz dopiero tak naprawdę zaczyna produkcja, jeszcze nie ma siege, nawet oj! Przechwycenie Marinów, troszkę chyba za dużo zaryzykował jednak, ale no bardzo ładnie to przechwycił. Kiedy armia była z przodu, po prostu cofnął się tutaj, przyjął wszystkie posiłki, bardzo ładne zagranie, podoba mi się. Tak, jest też armory, więc oprócz tanków myślę, że zaraz powinniśmy też zobaczyć jednego czy dwa tory. Limit chwilowo jest bardzo podobny, niemniej jednak Zerg zaekspował już u góry, rzuca creepa na pozostałych ekspansjach, wcale nie jest w takiej najgorszej sytuacji. Nie boli jednak, no to, nie boli to, że Zerg w ogóle nie ma upgrade'ów na swoich jednostkach. W ogóle nie ma faktycznie, ani pancerza, ani 0-0. Liczy... Robi upgrade do inwestorów, robi hive'a, dopiero teraz robił dwa evolution chain, bardzo późne upgrade'y. Boję się, że w tym spotkaniu, które zaraz się będzie szykowało po tym tutaj przemieszczeniu armii, zabali go to najbardziej. No te jednostki nie będą aż tak wytrzymałe, jakby chciał i nie będą dodawały aż tak dużego damage'u, chyba tylko mutalicki ma jeden do ataku, dokładnie. Mutalickami chyba zmusi do zawrócenia kilka marinów, chciał przynajmniej tak mi się wydawało, ale jednak nie. Armia aż troszkę właśnie teraz rozstawia siege tanki, na szczęście nie zrobi tego, co widzieliśmy w pierwszej grze, którą streamowaliśmy, że tanki były po prostu złożone, wtedy nie miało sprawy siege mode'a. To odrobinę przeszkadza Teranowi w rozkładaniu tanków, nie posiadanie tego upgrade'u, ale... Dokładnie. Podoba mi się, że ma dwie faktory, że kolejne tanki dorabia, tylko że teraz tanki są złożone, armia teranska się przesuwa. Ale musi uważać, żeby nie stać flanki od tyłu z Bane'ami i z Lingami, nawet do Naturala, zresztą pomijam nawet Naturala. Pomijam trzecią bazę, po prostu żeby armia nie wpakowała się w takiego sandwicha mocnego. I właśnie wbiegają Lingi, chyba tam podniesione w porę supply, przynajmniej większość supply, kilka tak. Marinów zaproszonych i armia zawraca Zergowska. Nie. Ale... Tutaj dwa czołgi straci, boję się. Stracone dwa czołgi, Mineral Line też jest w tarapatach, nie ma praktycznie Mineral Line'a, Lingi wpadał do maina. Tutaj też zrobią sporo strat. Zerg tym razem się dziwnie posuwa po tej mapie. Pewnie to jakiś... Parę drop, jakiś drop musiał być. To jest Ultralisk Cavern gdzieś budowany Uterana. Znaczy Uterana, u Zerga jest, powstaje Ultralisk Cavern. Armia zawraca już do Naturala. Tam jest tylko Orbital Command. Podoba mi się Sensor Tower. Teraz musi czekać Zerg bardzo długo. Dopiero +1/+1 musi się robi. Kiedy teren już ma +1 na czołgach, zaraz będzie miał. Na Marinach już ma +2/+1, więc to jest dużo większy upgrade. Crackling upgrade dopiero w drodze, do Ultralisków dopiero leci też upgrade'y, to Ultraliski będą naprawdę wrażliwe na początku. Musi teraz powstrzymywać Terana przed jakimkolwiek pushem, musi go trzymać na tej ilości bazy, jaką ma, nie możemy pozwolić wyjść. No teraz stracił parę linków za darmo, powinien być bardziej aktywny tymi Mutaliskami. Oczywiście ten sensor dalej trochę mu przeszkadza, ale pewnie ten Engineering Bay jest od zdjęcia. Jeden, myślę, że ten jest prawie ranny, zaraz się zacznie palić. Mógłby spokojnie pokuć do tych wszystkich supply'ów też. Tak, no i dużo SCV do tej pory stracił. Teraz stracił, jeśli się nie mylę, 34 SCV, tak, 34 SCV do 0 dron zabitych, więc jest w plecy. Jeśli o to chodzi, musi pomyśleć o zaekspowaniu i w tym momencie wydaje mi się, że najbezpieczniejszą opcją byłoby zniszczyć te skałki. Za darmo dostał medivaca marinami, prawie tak. Za darmo, zdążył się zdropować te mariny, no ale to i tak praktycznie można powiedzieć za darmo dropship. Tak, jesteś, nie wiem czy nie do modelinkę do przodu, albo może sekundę, dwie. W każdym razie tak, dropship został właśnie teraz wyjęty. Są ultraliski, widzi to
widzi to Daystar i myślę, że powinien zareagować jak najszybciej kolejnymi barakami, ale ma sporo tych labów. Teraz zauważyłem, że Świetnie. 4 mardery, 5 marderów naraz robi, więc będzie gotowy na te ultraliski. Dobrze, że się nie na Ghost, to dużo ciekawsze takie czyste bio, po prostu jakaś czysty brute force. Bardzo ładnie przesunął klip tutaj. Powoduje, że Zerg musi uważać. Oj, Oj, teraz wlatuje atakuje w atak. tora, wlatuje przez nam Mariny, Teraz ale z Zerg drugiej musi strony. mieć dużo dróg twojego. Dokładnie, Bane wybuchają na czołgach, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Infestory są bardzo z tyłu, dopiero teraz poleciał Fungal, kiedy już nie ma w ogóle lingów. Zostają same ultraliski. Thor bardzo duży damage robi. Infestory mają dalej energię na Fungale, ale tego nie robią, niż tutaj Infestoran. Teraz rzucił No kolejnego Fangala, ale Teran wychodzi z tego starcia obronną ręką. Niemniej jednak dokładnie. Zerf ma, tak jak wspomniałem, w dwóch 90 stóp miejscach. zdrowie. Burą dopiero teraz. 92 już. Kolejne 7 ultralisków. No, zrobił sobie trochę zrobił sobie tego zapasu sporo minerałów i gazu. No ale teraz mu się gaz skończył, może same lingi robić. I kolejne dwie haczki w budowie. Boję się, że ta ekspansja padnie. Nie ma szansy, żeby ją ratować. Musi teraz coś myśleć na marudery i na po prostu te tory. Podoba mi się też ilość Teraz. mediwaków, tylko nie podoba mi się, że nie robi tak bardzo upgrade'ów Dystar. Teraz sądzę, że bardzo dobrym rozwiązaniem było po prostu ucięcie dwóch, trzech ultrali, trochę lingów i zrobienie ultralisków. Tych lingów, marinesów już nie ma aż tak dużo jak było, dużo więcej morderów. Teraz znowu mutaliski wróciły do łask. Oczywiście trzeba uważać na tory, ale właśnie trzeba też przetrwać całą armię, która po prostu jest, że tak powiem, out of position, które można O, teraz ale zaatakować. rusza ogromny atak, Zerg, rusza do ataku, mnóstwo lingów, jeśli się nie myliśmy, to ponad setka tych lingów tutaj Tak, biegnie. dokładnie. Poza Sector Tower, co 4 lingi dokładnie, ale poleciał skan, dokładnie wszystko widzi. No, parę lingów, już dwa lingi zginęły, kolejne 4, jest ich blisko 100. Tak! Ale z Bardzo tyłu szybko te cała lingi armia padają. ładnie zestimowana, ładnie Ultrale, roz... para. Tak, ultrale robią teraz pełny splash damage, no ale niestety mają trochę daleko wszystkie te mordery, które bardzo ładnie wycinają te ultraliski. No Tory ale dużo boję się, że Tory damage'a trochę mało. tankują, dużo tych Thor biega, ultralisków. stara się mikrować Thorem, jest to najlepszy pomysł. Tutaj są infestory pojedyncze, brakowało troszkę tutaj tych fungali, za mało ich było. No teraz armia Zerga jest troszkę w dziwnej sytuacji, jest Ale troszkę daleko od Zerg swojej pasy, więc musi dorobił tutaj rundę przy kolejnych. uwadze. No ale to jest problem z planetarką. Tak, tylko że Zerg dorobił kolejną rundę Musi 70. naprawiać to. Bardzo ładnie się teraz decyduje, teraz po prostu na skontrowanie tego, ale musi Ale uważać, żeby nie stać Bane'a w plecy, nawet Link. za późno co naprawiać tą ekspansję i Terran jest w ogromnych Oj! kłopotach. Bardzo ładna kanapka dla ultralisków, po prostu samych marinów. Tak, Trochę mleka i mam bardzo resztę. odżywcze. Powoduje, że Dokładnie. ultraliski mają mocne kości. Tak, to bardziej wytrzymałem na ten. No teraz atak. Tych marinów nie ma tutaj aż tak dużo. Bardzo powoli popadają TTT. No i Dystar po prostu jest zły. Na szczęście poradziły sobie z armią terańską. Nawet Zabrakło tutaj zostało czołgów. dużo tych ultralisków. Tak, zabrakło tu czołgów. No, problem był taki właśnie, jak ja mówiłem. Nie było marinów za dużo. Lingi padały za wolno. Marauder nie ma tak dużego DPS-u. No, oczywiście mają duży DPS przeciwko Armored tylko, no i tylko przeciwko Armored na pojedynczy target. Przeciwko takiej masie, jaką są Lingi, gdzie ich było na początku 100, potem było drugie 100, no to one bardzo wolno zabijają. Lingi jednak dostają połowę tego damage'u to normalne jednostki od Mordera. No, Ja pomału chciałem. giną. Ultralety teraz atakują duży damage, słuchamów. Ja chciałem Nie zwrócić pozwalam ci w ogóle tego. uwagę. Dziękuję. Chciałem zwrócić uwagę na to, że przede wszystkim Terran bardzo ładnie sobie radził z Zerglowską armią. Jak patrzę na zakładkę 9 zabitych, zabił 2 razy więcej jednostek od Zerga. To zabolało Terrana, to było po prostu te SFV-y. 55 SFV-ów stracił, przez co na koniec zostało mu 36 SFV-ów tylko. Zerg po prostu przemakrował Terrana. To nie było, że grał lepiej, jeśli chodzi o wykorzystanie jego armii, bo Terran pięknie kajtował No. całą swoją armią i naprawdę cost-effective grał. Po prostu strata, mnóstwo SFV-ów stracił w czasie tego ataku na Naturala. Mi się wydaje, że co do tej straty, mówiliśmy 36 SCV. On nie wiem, czy się w ogóle stracił ponad drugie tyle SCV, co miał w momencie stracenia tej planetarki. Więc to jest ta strata, więc miał coś koło 60 miał wtedy. Więc aż tak dużo nie było, więc Nie, nawet bo weterana. stracił 34, miał stracone wcześniej. To daje, że 21 stracił później. I tu mamy 57 SCV. No to jest takim dobry wynik. Mówisz, że przemakrował Zerga. No, znaczy, Zerg przemakrował Terrana. Ja się akurat w tym nie zgodzę. Zerg zagrał takiego troszkę Olinę na początku. W ogóle nie robił żadnego follow-upa.
robił samą armię, próbował się przebić bastem do bazy terana do maina. Udało mu się to nawet, niestety te roachy nie wystarczyły już, potem brakowało tych roach w kolejnej fali. Nie był w stanie nawet wejść potem już do naturala. Te bane oczywiście dużo dały, te ukryte bane'y, które zniszczyły praktycznie całego mineralina. Dużo dały, no ale nie powiedziałbym, że to jest przymakrowanie, tylko po prostu to jest dobre zagranie. No nie wiem, nie wiem, bo po prostu miał też bazy więcej. To, że teraz zabezpieczył kolejną bazę, to nie wystarczyło, ponieważ Zerg już w tym momencie miał dwie bazy więcej, więc to dało mu Zergowi przewagę tej jednej bazy nad Tyranem. I według mnie powinien był się zdecydować teren wcześniej, zniszczyć te skałki i zaakceptować w tamtym kierunku. Byłoby to znacznie bezpieczniejsze, po prostu ta armia mogłaby kajtować między jedną a drugą stroną, tam rozstawić jednego czołga, czy no, pakiet kamerów zostawić. Też nie powiedziałbym, ale dobra, no przyjmijmy, że tak. No nic, w każdym razie dziękujemy. Tak, dziękuję. Rów wygrywa 3-1 z Daystarem w Zolt Cupie. Dokładnie, no i zobaczymy się w najbliższym czasie. Tak, mówił Davos, Kamos i Żuber.